Matylda. Nazwisko? Kozakiewicz. Wykształcenie? Magisterka w filologii polskiej. Stan cywilny? Narzeczona? Jest taki stan? Czy panna się mówi? Panna chyba. Dzieci? Jedno. Dziecko dwóch pasierbów. Dlaczego bałaś się posiadania dzieci? Dlatego, że byłam ofiarą takiego, jak to nazwać, takiej negatywnej indoktrynacji trochę. Zauważyłam, że są dwa obozy wśród matek, które uczą nie matki, co je czeka. Jeden obóz mówi, że będzie cudownie, wspaniale, odkryjesz jedyny swój sens istnienia, ponieważ jedynym celem kobiety jest posiadanie dzieci, wychowanie i to jest w ogóle jedyna nasza główna rola. A drugi obóz mówi, że będzie strasznie, teraz się wyśpi na zapas, bo potem to już nie będziesz mogła spać, będziesz tylko przewijała kupy, mówiła o tych kupach, będziesz wchodziła w popełnionych bluzkach, będziesz gruba, będziesz miała obwisłe cycki, w ogóle będzie koszmarnie. Ja byłam właśnie ofiarą tego drugiego obozu, więc dlatego macierzyństwo mi się jawiło jako taki trochę koniec świata i koniec mnie. No więc czekałam bardzo długo na to, żeby się jednak wyszaleć, trochę spełnić, coś tam osiągnąć i dopiero wtedy robić sobie dzieci. No ale w końcu mnie dopadła tak zwana wścieklizna macicy i rzeczywiście po 30 bardzo zapragnęłam mieć dziecko. Powiedziałam, no trudno, no, przemęczę się, no to 18-25 lat mniej więcej, a potem to już chyba z górki. I zdecydowałam się i dlatego takim zaskoczeniem było dla mnie to, że to jednak nie jest koniec świata i to jest takie straszne. Miałaś cesarkę, karmiłaś piersią, szczepiłaś, sypiasz z dzieckiem w łóżku, co jeszcze złego mu zrobiłaś? Moje dziecko kiedyś wypadło z leżaczka. No nie zakładam czapeczki jeszcze, nie zakładam, znaczy no, czasami zakładam, ale jak jest 20 stopni, to nie zakładam, tak. No jest mnóstwo rzeczy, które robi źle. Właściwie wszystko, co robię, to jest źle. Jak hustuję, to źle, bo matka ekowariatka. Jak karmię piersią, to źle, bo seksualizacja dziecka. Jak tulę, to rozpieszczam. Jak śpię z dzieckiem, to też niezdrowe, dla mojej relacji z moim partnerem. Powiedział mi to lekarz kardiolog, nie pytany oczywiście o to. Spytał się, czy karmię piersią, powiedziałam, że tak. No to powiedział, że w tym wieku to bardzo niezdrowe. Oraz, że na pewno źle to wpływa na moje życie seksualne. A co najbardziej zaskoczyło Cię w macierzyństwie, oprócz tych wszystkich dobrych rad? Co mnie zaskoczyło w macierzyństwie? Jedna rzecz mnie zaskoczyła negatywnie. Do dzisiaj się staram się jakoś z nią radzić, ale nie wychodzi mi to zbyt dobrze, ale już się pogodziłam z myślą, że tak będzie zawsze. To jest lęk. Ja przed urodzeniem dziecka nie wiedziałam, co to lęk. Ja potrafiłam wracać ciemną nocą z jakiejś imprezy przez park na Pradze w Warszawie i w ogóle... A teraz się boję, o wszystko się boję. Boję się, że jeżeli będę tak wracać, to mnie ktoś zabije. Moje dziecko straci matkę. Boję się, że moje dziecko się przychyli za bardzo na foteliku, czy tam na krześle i rąbnie głową o podłogę. Boję się, że go ktoś porwie, że zachoruje, że coś mu się stanie. Boję się o wojnę, boję się... Kurczę, no wszystko się boję. Są jakieś rady, które nie odrzucasz od razu? Wiesz, to nie jest tak, że ja jestem przeciwna radom. Ba, ja nawet bym powiedziała, że te rady rzucane na ulicy też nie robią na mnie większego wrażenia. Nawet te wszystkie, gdzie to dziecko ma czapeczkę, gdzie ma skarpetki, albo że tam się rozpieści, albo ludzie, którzy na przykład widzą dziecka awanturujące się, podchodzą i myślą, że pomagają matce, mówiąc, jak się nie uspokoisz, to ci zabiorę. Także jest mnóstwo ludzi, którzy dają rady nieproszone i na mnie one nie robią wielkiego wrażenia. Problem z radami jest wtedy, kiedy rady są w sprzeczności z naszym instynktem. To znaczy, jeżeli moje dziecko płacze, mam ochotę je porwać na ręce i utulić, a ktoś mi mówi, nie rób tego, bo rozpieścisz. I ja muszę się zebrać w sobie i po prostu postawić swojemu instynktowi granicę i tego nie robić. Takie rady są szkodliwe. Znaczy szkodliwe są wtedy, kiedy bierzemy je na serio i kiedy się ich słuchamy. Niektóre rady niestety muszą przeczyć instynktowi, na przykład szczepienie dzieci. Mój instynkt mówi, zabierzcie tę igłę od mojego dziecka. Nie zaniosę go tam, ale moja wiedza mówi, że to jest najlepsze, co mogę mu dać i prowadzę go na to szczepienie i jest szczepiony. Także są takie momenty, oczywiście i tutaj głównie chodzi o opiekę lekarską, kiedy jednak trzeba się jej poddać. Natomiast w większości innych sfer słuchajmy się instynktu, bo on jest najmądrzejszy.
A myślisz, że byłabyś też taka mądra, jakbyś urodziła dziecko w wieku na przykład 22 albo 23 lat? Albo jeszcze wcześniej? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to by było, natomiast znam przykłady fantastycznych matek, które właśnie miały dziecko bardzo wcześnie, bo nawet właśnie mając tam 17, 18, 19 lat. I one w momencie zajścia w ciążę i rodzenia dziecka czuły się na to niegotowe, czuły się niedojrzałe i czuły, że to im zburzy karierę, naukę. Ale poradziły sobie i to poradziły sobie czasami wyśmienicie. Po co dzieciom tata? Ja wiem, że to może zabrzmi trochę tak antyojcowsko, ale ja uważam, że tata jest przede wszystkim potrzebny mamie, a nie dziecku. A dziecku oczywiście też, no dziecko fajnie jak ma dwoje rodziców. Oczywiście podwójna czułość, podwójna miłość to są same plusy. Ale tata jest przede wszystkim potrzebny mamie, żeby mama nie miała wszystkiego na swojej głowie. Bo jak jedna osoba ma na głowie wychowanie dziecka plus zarabianie na nie, albo nawet nie zarabianie, po prostu opiekę nad domem. Niektóre kobiety mówi się, że siedzą w domu, one w ogóle nie siedzą w domu, one tam zapieprzają. To ta matka jest nieszczęśliwa. A jak matka jest nieszczęśliwa i zestresowana, to daje tak naprawdę zły wzór dziecku, no bo chcemy to dziecko nauczyć, jak zadbać o własne szczęście i najlepiej to pokazać na własnym przykładzie. Po co napisałaś tę książkę? Napisałam tę książkę, bo mam misję. To brzmi górnolotnie, wiem, ale mam misję przekazania jak największej liczbie kobiet w Polsce, nie tylko tym, które czytają internet i są na fanpage'u z Mamatka, że po pierwsze mają prawa, po drugie mają prawo też do emocji i w ogóle to, co czują, nie jest złe nigdy, nawet jak czują negatywne emocje. Nawet jak czasami nie kochają swojego dziecka, będąc w ciąży albo przez pierwsze miesiące swojego życia, że to jest normalne, że są matki, które po prostu się tej miłości uczą trochę później, która w nich dojrzewa z opóźnieniem. Że mogą popełniać błędy, że mogą szukać swojej drogi, mogą robić coś wbrew radom koleżanek, matek, cioć i babci. Warto mieć albo koleżankę, albo właśnie mamę, albo blogerkę, która da nam przykład, że można karmić piersią publicznie i mieć w dupie komentarze jakichś dziwnych ludzi, którzy mają z tym problem, a nie mają problemu z dzieckami na wszystkich billboardach i reklamach. Ja w tej chwili karmię piersią w całej Polsce, bo jak kobiety czytają tę książkę na przykład w jakiejś restauracji w Sopocie w ten sposób, to trochę tak jakby karmiły piersią publicznie. Ty jesteś takie duchowo-intelektualne 500+, po prostu. Tak, że moje macierzyństwo jest zachętą do macierzyństwa. Usłyszałam ostatnio od czytelniczki, że jestem lepsza niż 500+.